Shalom everybody, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Zająca, to jest Europka, kurwa, wróć, Empire Tell War na modyfikacji Darkmoot, gramy jako Polska, tradycyjnie zaczynamy od zakończenia tury, a wy w tym czasie, jak tura przelatuje, to możecie zostawić łapkę w górę i stoczysty komentarz, nie, żeby tam wszystko tradycji stało się zadość, poruszymy troszeczkę austriacką flotę, wielka, oj, dziękuję austriacko floto, ja chciałem was zdradzać, a wy mi port odblokowaliście, a dziękuję bardzo, ale tak czy siak ich zdradzimy, przerwie między odcinkami, odbiłem Konstantynopol. O kurwa, jakie inwazja się szykuje. Panowie, tu widzieliście ile kabinów idzie? Dwie pełne armie. Dobrze, że mamy to już z głowy, mamy za sobą, teraz tylko trzeba iść na północ, a potem na kolonie. Zablokowali mi port, shit. Ty, ja zdradzę tyle hajsu z dochodu. O, ty, a ja zapomniałem, że ja przecież z nimi graniczę przez Prusy, a ja tam nie mam żadnej armii. Jak mi zdobędą Berlin... Ty weź ziomek spierdziela, ja z tam żadnego sojuszu nie wezmę, to jesteś w fazie upadku. Chciałem powiedzieć, że w przerwie z odcinkami ogarnąłem, jak zaatakować Rosję bez wojny z Austrią. Otóż zaatakujemy Danię, a Dania ma sojusz z Rosją, więc jest duża szansa, że Austria wtedy, znaczy, że Rosja odpowie. Flota Gurlandia na odcież przypłynęła. Pokonali! Przegrali! Okej, okay, ale port nam odblokowali, więc będzie chyba handel, nie? Będzie hajs? Za handel? Mamy hajs za handel i widzicie, opłacało się zostawić Gurlandię. Jest bardzo duża szansa, że jak zatykujemy Duńczyków, tych złonych, takich Duńczyków, to wtedy Rosjanie pomogą im, a my wtedy zygzyk Rosjan. Czajcie, nie? No właśnie. Zrekrutowaliśmy Baltic Sea, no i to mi się podoba. To jest. O, ale budynków, ale będzie hajsu. Bo oni nam tu mogą przez ten Hanowery przejść. Co prawda dostaną dwie pełne armie. Wkurzonych Hanowerańczyków. Piechoty liniowej. Czym się ta różni od tej? O kuła, panowie, to aż ma 9 ataku. Okej. Okay. To są dobre armie. Jezus, ile kawalerii. Armia Konata. Legion Britannic Foot. 35 celności. Jest milicja. Strasznie dziwne mają jednostki. Okej, okay, okręcik się zbudował. To cyk, kolejny buduj. Będzie Mare Nostrum Moris Dominium Baltici, czy jak to tam się nazywało. Co ja chciałem zrobić? Przede wszystkim tak. Puszczamy szpiega, może bezpośrednio tam naokoło niech biega. Pokazuje, czy gdzieś tutaj nie wyskoczy mi jakaś szwedzka armia z zakrzaka. Natomiast nasza nowa, pełna, znaczy nowa, nasza doświadczona armia idzie zdobyć Finlandię. Potem pójdziemy na Sztokholm. Nie możemy ich. Najprościej by było ich wsadzić na okręty i po prostu ich wysadzić pod Sztokholm. To by nam zajęło maksimum 2-3 tury. No ale jest duża szansa, że nam przechwycą tą flotę. Chociaż czekajcie. Gdybyśmy. Nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, bo floty też nie chcę tracić, bo trzeba ją w końcu rozbudować. Puścimy dwie armie naokoło, raczej Rosjanie na nas nie wyprzedzą, w tym czasie będziemy sobie cały czas budować kraj. Ogarnęliście ten port? Ogarnęliście ten port. Tutaj również buduj mi okręty. Jakby co, będziemy tutaj trzymać tą jedną jednostkę, żeby nam... Bo jeżeli port jest pusty, to można wpłynąć go zniszczyć. A jeżeli cokolwiek stoi w porcie, statek albo jednostka, to wtedy nie można wpłynąć do portu i go zniszczyć, tylko można najwyżej zablokować, nie? Więc to już jest duży plusik. Przy okazji, czy my skończyliśmy badania? Możemy rozpocząć. Czy mógłby ktoś zrobić mi ostrzał szeregami? Tak, proszę bardzo. Przydałoby się. Ty z Krakowa, słuchaj ziomek. Ty z Krakowa, zacznij robić ostrzał szeregami. 7 tur aż to trwa. Dobra, ale zrób. To jest mega potrzebne, mega ważne i bez tego nie można iść dalej, że tak powiem. Dokładnie tak. W Warszawie farmy. O, nowe farmy. O ty, ja ostatnio chyba cały odcinek budowałem farmy. Teraz budujemy nowe. Im więcej farm, tym więcej populacja. Im więcej populacji, tym większa szansa, że dostaniemy kolejne porty. A my ostatnio jesteśmy napaleni na porty, więc wszędzie w sumie farmy budujemy. Polska z pichlerzem Europy, pamiętajcie. Jakoś tak to było, nie? Tu nie może być portów, tu może być porcik. Uuu, tu dwa porty, no to od razu cyk, jedziemy. Tu cyk, jakieś owieczki. Jeszcze 1200 mi zostało. No to cyk, Mołdawię rozbuduj. Tu przydałoby się w sumie drogi zrobić. Na Mołdawii, w Bułgarii, widzę, że na Ukrainie, bo chyba wszędzie indziej mamy, nie? A ja zawsze miałem fetysz na budowę tych dróg. Tą armię puścimy tutaj w stronę Berlina, żeby nam się przypadkiem Szwedzi nie zastantowali. Bo trochę przydałoby się ją również rozbudować, bo tu nie ma piechoty w ogóle. Trzeba będzie dorekrutować, teraz nie mamy pieniążków. No dobra, wygląda całkiem sympatycznie. Z kimś możemy jeszcze pohandlować? Moglibyśmy na przykład z Portugalią. Hello my lady, ty weź daj handlować. Czemu ty mnie nie lubisz? Czemu my się nie lubimy? Terytorialna ekspansja. No tam. Ta sama religia plus 20. Historyczne zatargi. Kiedy my z Portugalią? Halo, proszę pani.
Vermintide, minus 12. Hmm. No nie ma żadnych sojuszników. Daniel cały czas jest sojusznikiem Rosji. Tak, Daniel cały czas jest sojusznikiem Rosji, więc to co ja wam mówiłem. Duńczycy mają tylko Norwegię, bo Danię stracili, skończmy turę. Danię stracili na rzecz Szwecji, więc jakbyśmy pokonali, jak pokonamy sobie Szwecję, możemy zaatakować Danię, jest duże szanse, że Rosja odpowie i sobie Rosję podbijemy. Nie zrywając z nimi sojuszu, tylko wiecie, tak bokiem zaatakujemy. Jak się w Europie w sumie robi. Dokładnie tak. Przy okazji z Danią też chyba na początku mamy sojusz. Tego co kojarzę. Okej. Gabin się wycofuje, ma trzy pełne armie. Okej. Bo jak Austria będzie zbyt silna, znaczy Austria na razie ma być silna, ale jeżeli będzie zbyt silna, to potem mogą być pro... O kurwa, Szwedzi idą. Jak Austria będzie za silna, to potem mogą być problemy. Z Persami mamy umowę handlową, więc raczej nas nie zaatakują, będą z nami w dobrych stosunkach. Ciekawe jak oni są w relacjach z Imperium Osmańskim, czy nie wbiją w drugą stronę, bo w sumie Osmanie stali wyparci z Europy. Nie mają żadnej prowincji europejskiej. No nie, ci znowu przypłynęli. No dobra, ale my już okręty budujemy. Więc spuścimy w pierdziel. Jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, to oni mają... Tak, wiem. Co? Buntują się? Już się nie buntują. Co to za ruska armia? Gdzieś chłopi biegają. Konstrukcja. Majny. Oni, jak dobrze mnie pamięć nie myli, to oni mają takie śmieszne, malutkie stateczki. I ten nasz okręt, który się zbuduje, powinien spokojnie go rozwalić, nie? I ktoś w komentarzach pisał, że okręty powinien budować w stoczniach, a nie w portach. Tylko geniuszu, ja nie mam żadnej stoczni, tylko mam dwa porty, tak? I te dwa porty są mi potrzebne, więc ich nie zmienię na stocznie. Dokładnie tak, o, w Berlinie farmy rozbuduj, dokładnie. Buduj. Okręciki się budują. Króciutkę zabraknie, abyśmy w tej turze jeszcze chwycili tego... Szwecję. Uuu, tu jest garnizon. Trochę piechotki liniowej, będzie można to wystrzelać. Chociaż nie wiem, czy takie krótkie bitwy jest sens rozgrywać. Poszukamy czegoś większego. Tą drugą armię również ściśniemy. Nie, po prostu poślij mi ten. Bo jedną armię trzeba będzie tak czy siak zostawić w Sztokholmie, bo będą się buntować. Będą się kurwa szkodniki buntować, więc trzeba będzie uważać na to. Dawaj do Brandenburgii. Coś jeszcze tu mogę rozbudować? Uniwerek mogę rozbudować na jeszcze wyższy poziom? A zbuduj. Zbuduj, może się przydać. Może się przydać. Cyk, farmy. Tu się nie przyda, tu się przydadzą farmy. Tu się przydadzą farmy, tu rozbuduj tego. A, miałem drogi pobudować. Cyk, autostrady na Ukrainie. No i znowu hajsu nie ma. Szybko ten hajs się kończy. Dobra, na razie będziemy przeklikiwać tury. Troszeczkę popchniemy, chciałem powiedzieć, fabułę do przodu. Troszeczkę popchniemy datę do przodu. O... Austrio, ojczyzno moja. Widzę, że mają dominację, jeżeli chodzi o tego, o wybrzeże śródziemne. To ta mała gówniana flota, co mnie blokuje, to są piraci z północnej Afryki, Berberowie. Oni mają chyba trzy prowincje i są protektoratem, papetem, gówniakiem Imperium Osmańskiego i mają na start wojnę z całym światem, bo wszystkich plądrują, nikt ich nienawidzi. Ale nikomu się nie chce ruszyć czterech liter i ich tam pojechać spacyfikować. W sumie Hiszpania powinna to robić, ale ona ma ważniejsze rzeczy na głowie. Szwedzi, o kurwa. Szwedzi pokonali całą flotę piracką! Dzieci Szwedzi pływają. Dobra, przynajmniej dobrze, że nie na Bałtyku. He, he, he. Ty, oni mają wojnę też z Wielką Brytanią? Oni wpłynęli do portu brytyjskiego. O ty kurde. Mają wojnę z Wielką Brytanią, to jest są ciekawe. No co za uparty, kurwa, ciapaty. Weź ty tam umierchaj. Zwykle wygrywa Mughal Empire. Nie wiem, co się teraz wydarzyło, że wygrała Konfederacja. Pełna flota portugalska, o Jezus. Takie bitwy morskie, takie potężne bitwy morskie na kilkanaście okrętów, to jest coś ciężkiego do ogarnięcia, mówię. No nie, no się znowu płyną. Ale chyba będziemy mieć okręt zbudowany. Jak jest port zablokowany, to okręty mogą się budować? Nie mam pojęcia. Nie mogą się budować, no co za ciamalia, kurde. Dobra, to będziemy na Bałtyku budować naszą flotę oceaniczną. Go flota. Więcej okrętów. Od Szwecji zdobędziemy dużo portów. To mi się podoba. Czy Finowie mają jakiś port? Finlandia? Nie, Finlandia nie ma żadnego portu. Dobra, pytanie, czy ja mogę to na automacie rozegrać? Może się poddadzą? Zapiszę to i spróbuję na automacie, bo to jest taka bitwa, że my byśmy się ustawili, próbowali ich po prostu wystrzelić, zanim by podeszli. A, 1600 straconych.
Nie, wczytam to i rozegramy sobie ręcznie, bo w sumie tak dzisiaj chyba nie będzie odcinka, znaczy bitwy. A przydałoby się, żeby była chociaż jedna bitwa na odcinek, ile mamy czasu, dopiero 10 minut odcinka, więc sobie taką szybką bitwę, jeżeli będzie dobrze ukształtowany teren, to praktycznie bez strat to rozegramy, bo ja ich pyk pyk artylerią wystrzelam, zanim podejdą, cyk cyk kartacze, tu piechota z karabinków pociągną ich serią i nie będzie czego zbierać tych Szwedów, więc obecnie im robimy polski potop. Paweł Lempicki ma gwiazdek więcej niż... Dobra, nie będę tego kontynuować. Mają jeden młodzież, ale ten młodzież jest niecelny, więc z nim się nie będziemy kompletnie przejmować. Chyba mieli jakąś kawalerię. Zawsze znowu zapomniałem pamiętać, czy mieli kawalerię, ale chyba mieli. Problem jest taki, że ich piechota jest dużo lepsza, znaczy ma dużo większą celność. Chyba nasi mają docelowo 35, a nie 40 celności, jakoś tak to szło. Oni są jak Prusacy, napaleni na wojnę. W sumie tak, to ich złoty okres, a właściwie schyłkowy okres. Ktoś tu przegra Wielką Wojnę Północną. takie śmieszki. I jak zdobędę Finlandię, powiecie: o Jezus, jaka ta granica jest brzydka, co on zrobił, unstup, łapka w górę, ale spokojnie, spokojnie, jak zajmiemy całą Rosję, to granica będzie ładniejsza. No nie, no jeszcze pada. Cicho, Malchal, ten ruę byte, ja tu wiem, jak się wygrywa. Pytanie, czy te płotki działają tak, jak działały? Ile mam tych armat? Dwie. Ha. Jedno by machnął tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Kurde, jak oni będą się kampić w tych budynkach? O nie, co ja bitwę zrobiłem. Dobra, trudno, przemęczycie się ze mną. Natomiast drugą... No machnąłbym tutaj, ale te płoty mnie trochę przerażają. Znaczy, o ile gdzieś strzelać będą mogli normalnie, a natomiast martwię się troszeczkę kartacze. Może z tej strony? Chyba lepiej. Dobra, staniecie tutaj. Generała skitramy tutaj w lesie, żeby zabłąkana kula go nie trafiła. To jest nasz zarąbisty generał. Tyle piechoty na środku. Chyba z jeden mniej oddział, coś takiego. Halo? Dobra, powiedzmy, że coś takiego. Dasz mi, powiedzmy, 5 oddziałów z tej strony. Aha, tu się mapa kończy. To potem się rozsunie. A, bo jeszcze mam grenadierów. Panowie, zapomniałem, że mam grenadierów. Oni mogą czworoboki robić? Mogą. Dobra, to będą zabezpieczać flankę najwyżej. Coś takiego. Kurwa, te płoty bagują. Nie można normalnie rozstawiać jednostek. Rozstaw mi tak. Cyk. Ładnie, ładnie. Dobra, jedna kawaleria gdzieś tutaj na flance. Raczej ona będzie siedziała, kampiła. Chyba, że pojawi się okazja, żeby wyciszyć moździerze. Dobra, wszyscy rozstawieni, rozstawieni, koniec rozstawiania. No oni są za miastem, więc troszeczkę trzeba będzie poniszczyć Helsinki. Właściwie Helsinki są tam z tyłu, jak się przypatrzycie, to one tam są daleko, 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 ale są. Dobra, ścignijmy ich troszeczkę. Może być coś takiego, tylko biegiem, panowie, biegiem, biegiem, biegiem. Was w sumie też można rozsunąć? Nie wiem, powinniście ogarnąć linię. Dobra, czy wy do czegoś strzelacie? Czy wam nic nie przeszkadza? Halo, panowie, faja? Halo, smyracze do boju, ładować działa? A oni tak średnio strzelają, a ci? Też tak średnio. Strzelacie? Nie no, strzelaj. Halo, panowie? Nie możecie na przykład w tych strzelać? Halo? Ładuj działo, czy coś? O, o, leci, 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 poszły. Leco, kulki, leco. No i pięknie trafiony, czego, proszę się nie wstydzić, tylko proszę napierdzielać. O, cyk, na line infantry. Pyk, pyk, strzelamy. Uwaga, bo ostro koły rozstawili, więc żeby kawalerą nie wjechać. Chyba, że bot jest na tyle głupi, że wiedzie własną kawalerią. O, tu mam oździerze. O kurwa, jaki skitrał. To wcale nie jest głupie. Bo jakbyśmy tutaj my tak postawili artylerię, to można by było się złapać za głowę. No ale moździerze strzelają tsk do góry i to leci. Szt. Więc prawdopodobnie będziemy to strzelać. Dobra, bo oni się tak ślimaczą. Po prostu przyspieszmy czas, aż oni wyjdą z tego miasta. Niech się nie śpieszy w ogóle. Spróbujcie ich masakrować. Może przynieście ogień na tych, bo oni są tu bliżej. Okej, okay, regiment piechoty. Nie wiem, czy cokolwiek trafiliście, ale morale pewnie tam kąsacie. Widzę, że wszystkich ciągną na prawą flankę. Wy możecie nawet tych strzelać. O, ładniej, ładniej. Tak, widzę, że wszystkich ciągną na prawą flankę, to my chyba będziemy lewą zwijać. W sensie będziemy ich podciągać. Tak, oni wszystko na prawo przerzucili.
Dobra, rozciągnij coś takiego. Coś takiego rozciągnij biegiem. Okej, okay, bo przeciwnik incoming. Nadchodzą, panowie, no oni nadchodzą. No, tak ładnie trafiacie. Na przykład trzech trafiliście. O, ale ładnie skaczą przez te płotki. Nie wiem, w którą stronę, okej. Okay. Pobagowane te animacje, ale trzeba docenić, to była kiedyś dobra gra. Znaczy nadal jest świetną grą. Tak, widzę, że więcej ich ciągnie na prawą stronę. No dobra, to my się też troszkę przestawimy. O, ty, czekaj, bo tu jakąś kawalerię nawet ciągną. I kurde, kawalerię podciągają. Od naszych tych... No dobra, to my zaraz cyk tej czworoboczki. I zobaczymy, kto jest taki cwaniacek. Oni jadą na nas? Na razie sobie jadą, okej. Okay. No to jak sobie jadą, to sobie jadą. Weź ich zatrzymaj, myk czworobok tutaj machnij już. Kawalerię tu pociągnij. Okej. Okay. I zaraz tu myk ich oszczelamy troszeczkę, może morale spadną. Jakby co, skontrolujemy ich naszą jazdą. To jest chyba ta podstawa piechotka. Halo, panowie, szczelamy? O, szarżują na naszych. Tych nie przestawiam, bo będą tych ostrzeliwać. Dobra, oni powinni zatrzymać tą kawalerię. Zaraz tutaj zaczniemy szarżę od drugiej strony. Nie robimy formacji tego trójkąta. Ile ich przeżyło? 100. No zaraz im panika siądzie. To jest raczej bez wątpienia. Strzelaj może w tych. A wy tą artylerią kasujcie tych. Coś ten deseń. Dobra, wjeżdżaj. Jak zostało 80, dobra, luz. Troszeczkę strat poniesiemy, w sumie trzeba było przetestować tych grenadierów, gdzie oni są ci grenadierzy. Jak oni działają. Nie mieli taką umiejętność, chyba że granatami rzucali, nie wiem jak to się odpalało. Aha, no to fajne, że czworobok utrzymaliście, panowie. Szapoba. Mhm, no mówiłem, no to generalnie bym tego nie rozgrywał, tak, ale że straciliśmy tam prawie 2000, to mi szkoda tych ludzi troszeczkę. Kartacze załącz? Może, zobaczymy jak kartacze tu będą latać. W tej krzywej mapie. Wystrzelajcie w tych, gdzieś tam chyba za daleko na kartacze, nie? Właśnie, to nie, to zwykłą artylerem ich kąsaj. No i już rozbity oddział. Weź ich tutaj wysi na flankę. Natomiast grenadierzy, cyk, rozstawią się tutaj. O, nice. I wspomogą ostrzał. Powinniśmy ich wykończyć. Dolatują te kartacze w ogóle? Tak chyba nie mają szans dolecieć. No ale strzelajcie póki co. Może coś będziecie kąsać. Czekajcie, spójrzmy jak to wygląda z ich perspektywy. Chyba na tych mają większe szanse na kartacze. Zostałem troszeczkę za bardzo z tyłu. O. Myra się w środku czy po bokach? Ładnie, ładnie. Ten ładnie smyra. Ten też ładnie smyra. Ten też good smyra. No dobra, smyra czy smyraczami. Pytanie, czy ja nie powinienem robić flank kawalerią? 159. Czy te moździerze ogarnąć? A wiecie, te moździerze, co my tutaj mamy? Prowincjalna kawaleria. Trzymam go pewnie, żeby skontrować ewentualnie atak na te moździerze, ale to nie powinno być problemem. Pytacie się, dlaczego nie wykorzystuję tych płotków? Bo ja wolę zrobić jedną sensowną linię, niż ich poustawiać przy tych płotkach, bo widzicie, te płotki są takie równomiernie, a poza tym bym musiał... nie mógłbym czworoboków robić, nie? Więc jakby chciał gdzieś kawalerią się wbijać. Czasami się opłaca te płotki wykorzystywać, a czasami nie, więc to jest tak. Pira ze drzwi. Trzymaj się w tych. Bo w tych, bo się ładnie ustawili. Okej, okay, good. A ty wyłącz chyba te kartacze, bo one w ogóle nigdzie nie dolatują przy takim ułożeniu mapy. Dobra, poślij tą kawalerię. Zrobimy jakąś flankę czy coś, bo zmuła totalna. Chyba nie walczymy z kebabinim. Tu cyk, ładnie. Moździerze wykończymy. Ty, mu to nie... Ej, mu to powinno zadawać obrażenia. On też powinien od tego ginąć, jego konie. Chyba, że to liczy się tylko jak one są rozpędzone. A, dobra, to chyba liczy się tylko wtedy jak są rozpędzone. Dobra, cofnij. Nie ma sensu walczyć z jego jazdą. To co mieliście zrobić, to zrobiliście. Czyli wyciszyliście jego moździerze, jeżeli cokolwiek robiły. No, no i straty jakieś będą, ale nie stracimy 2000 ludzi, no. Tym mogłem wyciąć tę bitwę, ale już się tyle nagadałem, że mi szkoda będzie. Więcej reklam, odcinek sadzę. Będzie dłuższy. A był jeden taki odcinek, który trwał ponad 40 minut, pamiętam tą bitwę. Jak mi skraszowało na koniec. Smutne rzeczy. Ej, wy w tych chyba mi się strzelać, nie? No właśnie, tak coś mi się przypomina. Ej, w sumie jak już jedziecie, wjedźcie w nich. Zróbcie taką szarżę na plecy. Ta piechota chyba nie ma do czego strzelać, nie? To weźmy ją, przestawmy może bliżej, czy coś. Że zasłonimy działa. Dobra, pali choty działa. No i tak nic nie robią.
Gdzieś go tutaj ma im bliżej. Ci jeszcze mają zajęcie. Podejście tu może, coś na razie. Aha, wy mieliście wjechać i ich szarżować, a stoicie jak... A, bo to jest krańc mapy. Dobra, cyk, szarża, lecimy, go, husaria uderzać. A, ci stoją tak, że w nikogo nie mogą strzelać, no zajebiście. Zajebiście, żeście panowie się ustawili. Chodźcie w tych, bo tamtych kawaleria wjedzie. Czy mają do czego strzelać? Mają. Strzelaj artylerią. Chcę tą artylerią z lewej strony, mogłem ją przestawić troszeczkę, ale oni zanim się złożą i rozstają ponownie, to bitwa się skończy. O, cyk. Ty kurde, uciekaj! Run your fools! Uciekajcie! Uciekajcie, bo oni nas gonią. Cyk, czworoboki, uciekajcie panowie! Uciekajcie! Nie ma sensu walczyć z ich jazdą. Ponosić straty. O, rozbiliście ich? Jak pięknie. Dobra, tu cyk, 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 tych też podciągamy bliżej. Go. Run. Nie ma sensu tutaj ścigać się niedobitków, bo to jest walka o miasto, więc wystarczy, że się poddadzą, to wszyscy i tak zginą. Dobra, weźcie ich pod te nasze czworoboki, ich ciągnijcie. Albo panowie, strzelamy czy coś? Ale mamy zajebiste kapelutki. Albo my wam tutaj takich Szwedów ciągniemy. No, faja panowie, faja! Ich mi ogień! No i wjechali w nich, nie wystrzelili nawet. Zajebiście. Dobra, teraz możecie z nimi walczyć. A tu są zamknięci z trzech stron. Artyleria tłucze, słońce świeci. Pięknie, po prostu pięknie. Daj tych, złamy im morale. Podejdźcie bliżej. Tu w sumie też. Wy będziecie mieć ich w zasięgu, nice. Czyli tylko ten jeden oddział walczy i zaraz przestanie walczyć, bo my już do niego podchodzimy. Machnij tych do przodu. A wystrzelajcie cały czas tych. O, no i nice. Tamta kawaleria ucieka, ucieka. No i zarąbiście, panowie. O to chodziło. Co my tutaj mamy? Jakieś kurde żółte spodenki. Może ta szarża niepotrzebna, bo zaraz dostaną się pod ogień naszych. My tyle tu. Weźcie ich, cofnijcie. Może to było głupie. Biegnij, koniku, biegnij. Skacz, bo strzelają. Uciekaj! O, a ci pięknie giną. Zginęli nasi? A, przeżyli. Dobrze ich No dobra, może nie wszyscy przeżyli. Nie, wszyscy przeżyli. Żadnego konia nie ma martwego. Nie, no dobra, tu jeden dostał. Przykro. Próbowałem. Nie ma sensu tutaj trzymać tej kawalerii, no bo wiecie, że my ich tutaj tłuczemy z każdej strony, to nasza kawaleria by też obrywała, więc nie ma sensu. Ej, i tak już morale siadają. Oni coś jeszcze mają? Walczyć chcą? Halo? Ktoś tutaj? Coś? Gdzieś? Ktoś? Wyjaśnić na szybkości? Gdzie oni te oddziały mają? O, no i zakończ bitwę. No i nice. Ile straciliśmy? Obstawiam, że tak z 300. 300 straconych. Pamiętajcie moje słowa. 300 straconych. Plus minus oczywiście. Są plusy dodatnie i plus ujemne. No takie plus 300 powiedzmy, jak jest 500 plus, to u nas jest 300 plus, no i zarobiście. No i Finlandia zdobyta. Będą wściekli? Tak troszeczkę, naprawimy wam to, machniemy wam jednostkę, jak naprawimy. Ten oddział można przetrenować, że tak powiem, panowie, tu ile? 2000! Dobra, lecicie. Lecicie dalej na północ, co to jest? Rosyjski uczony, mogę go sprzątnąć 36%, a dawaj. A, udany zabach. Ciekawe, czy oni się dowiedzieli, że zabiliśmy im agenta na naszym sojusznika. Dobra, patataje na południe. Szkoda, że Finowie nie mają żadnego portu i że Petersburga nie udało mi się zabić. No i zabić, Boże, zdobyć. Teraz nasza granica wygląda okropnie, wiem. Biorę to na siebie, ale poczekajcie. Cyk drogi. Na Krymie są już autostrady porobione. Jeszcze mogę rozbudować? 780, niewiele raczej mogę rozbudować. To co, podatki? Aha, tutaj mam powłączone podatki, żeby te miasta szybciej się rozwijały. Za 7 tur będzie port. I za 7 tur w Gdyni będzie port. No to z Gdyni mieliśmy zrobić port wojskowy, nie? A na południu też chyba wojskowy jeden machniemy. Żeby mieć na Morze Północne i nasze Północne, na Bałtyk i na Czarne po jednym porcie wojskowym, nie? Żeby można było gdzieś okręty budować. To się buduje okręt, buduje się. Mamy już dwa. Halo? Aha, trzy okręty, ale nasza flota oceaniczna jest niezła. Tutaj mają Szwedzi.
Chyba mamy, nie wiem, bo oni wszystko wysłali do tego, gdzieś na, w kolonie, właśnie, mają, Szwedzi mają jakąś kolonię? Po co oni tam flotę wysłali? Chyba, że handlować chcą. A, i ktoś faktycznie zauważył, że ta prowincja Irokezów w Grecji to była podczas wymiany wenecko-irokejskiej, bo Wenecjanie dostali tą prowincję. Wenecja z Irokezami się wymieniła prowincjami. Nie wiem, dlaczego taki fetysz Empire'a, nie pytajcie mnie. Kolonie pirackie żyją? Tak, żyją te kolonie pirackie, świetnie. A kolonia na Ceylonie żyje? Świetnie, żyje. To należy do nikogo, więc można po prostu sobie wejść i to zdobyć, więc co? W następnej turze, znaczy w następnym odcinku Sztokholm? Kiedy ty mu tutaj dojdziesz? Na przykład pokonując ich, to jest 1, 2, 3, 4... 4-5 tur, no. 4-5 tur i to zdobywamy jeden port, drugi port, trzy porty zdobywamy, więc bombastycznie, fantastycznie. No to będą, dobra, to zmienimy resztę na porty handlowe, jeszcze jeden wojskowy zostawimy sobie. To co, łapka w górę, co czysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie.